to nakręcamy dalej. Idziemy sobie taką ścieżką. Ścieżką, gdzie podobno pokazują, jak krokodyle żyją na wolności. Tam nie na pewno. Ona jest ogrodzona. Ładnie sobie można tutaj iść i oglądać. W tle właśnie słychać te łódki, które są napędzane takim wiatrakiem. No tu co chwilę jakiś aligatorek sobie leży w krzakach. Można sobie tu łazić gdzieś. No na przykład tutaj jakiś sobie leży. No, tak fajnie nieruchomo wyglądają wszystkie, jakby były sztuczne po prostu. No tu sobie jakiś pływa tam w zaroślach. Idziemy dalej. Fajnie wieje. Jest przyjemnie troszeczkę. O, tu też jakieś krokodylki sobie. No co chwilę jakiś tutaj jest. No normalnie są na wyciągnięcie ręki. To wyciągnij rękę. Ale właśnie. Ale chyba nie chciałby wyciągnąć ręki do nich. No ale są na wyciągnięcie, jakby nie patrząc. Jakby chcę pogłaskać, co? To znowu jakieś krokodyle sobie bardziej pływają, czy leżą na wodzie. Jedyne czego nie chciałbym, to żeby mnie ktoś tam wrzucił chyba, bo można by nie przeżyć tego. Jest ich bardzo dużo tutaj. Naprawdę bardzo dużo jest ich. Idziemy sobie tutaj chyba w prawo. Bo tam będzie w lewo do wyjścia. Aha, tutaj się nie da w prawo iść. No to już sobie nie pójdziemy nigdzie. Dalej. Nie wiem co tam żyje, ale pewnie coś co by nas zjadło bez problemu. No tu taki forfiterek jest idealny. Tam chyba mają plażę swoją. Tam jakieś ptaki jeszcze ciekawe są. Nie wiem co to jest za rodzaj ptaka. Spróbuję to nakręcić. Chyba żyją w symbiozie z krokodylkami. Idziemy tam do wyjścia.
to w takim razie się później połączę.